Cześć moi kanały, nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Construction Simulator 2015. I poczekaj, nie odchodź. To nie będzie taki odcinek jak zawsze, zwykły, prosty i w sumie bez niczego. Dzisiaj mam do rozdania dla Was specjalnie 10 takich oto smyczy. I każdy z Was ma okazję taką oto smycz dostać. Co należy zrobić? Należy pod tym filmikiem na Facebooku napisać odpowiedni tekst, jaki dowiecie się w czasie tego filmu. Tak więc oglądajcie pilnie i 10 pierwszych osób, które napiszą na fanpage'u, na Facebooku, link do fanpage'a oczywiście macie w opisie, pewne hasło, które ja podam w trakcie tego filmu, będą miały okazję dostać właśnie 10 osób będzie miało okazję dostać właśnie taką smycz. Tak więc zapraszam do oglądania. No i tak, mykanie, dzisiaj sobie zrobimy jakieś proste zlecenie. Co to będzie, jeszcze nie wiem, aczkolwiek domyślam się. Właśnie, chciałem zrobić te elektrownie. Nie mam jeszcze tych elektrowni wybudowanych, więc dzisiaj będę starał się wybudować, postawić, czy też dowieźć odpowiednie rzeczy właśnie do budowy tych elektrowni. Aha, musimy porozmawiać z brygadnicą, tak więc musimy się tepnąć na plac budowy. Dlaczego nie mogę? Aha, bo brygadista chyba jest u góry, tak? Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo nie jestem pewien. Nie, tu chyba nie ma nigdzie placu budowy. Ding, 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 ding. Tu jest żwirownia, to nie. Tartak, stacja. No nie, czyli musimy porozmawiać tutaj właśnie z naszym brygadistą, który jest najprawdopodobniej tutaj u góry. A tam się już tepnąć nie możemy, musimy tam niestety pobiec. W sumie mogę tam czymś nawet podjechać, ale tyle to się jeszcze przelecimy. A patrzcie, tutaj stoi moja ciężarówka z żurawiem. Tutaj właśnie mi kiedyś Adek załadował tą do betonu, taką ten lejek taki fajny. No i spoko. Dobra. Rozmawiamy z brygadistą. Dzwonili do mnie goście z elektrowni, mówili coś o jakimś skoku napięcia, który spalił się jeden z transformatorów. Próbowali go naprawić, ale koniec końców pozostało im jedynie odesłanie wadliwego elementu do producenta. Nasze zadanie ma polegać na przetransportowaniu go do portu. Aha, myślałem, że... Dobra, damy radę, tylko że ja myślałem, że tu będziemy budować jakąś elektrownię, a nie tutaj transportować jakiś transformator. No ale dobra. Jak tam chcecie, może być i tak. Proszę skoczyć. No to okej, jedziemy do elektrowni. Aha, muszą być podpory znowu podniesione. Nie wiem, czemu oni za każdym razem to spuszczają, no. Mogli tak to zostawić do góry z podniesionymi. No ale dobra. Czekajcie. Oj, tu chyba się tak nie wyrobi łatwo. Dobra, teraz damy radę już. No i jest dobrze. Dobra, jedziemy tędy. Widok z kabiny zawsze na propsie. Także ciśniemy. Mam tylko nadzieję, że... mam tutaj nastawiony, tak? Niby tutaj mam jechać. Czemu tu nie ma żadnej ikonki? Jakoś tak się tutaj dziwnie to kończy. No ale dobra. Skoro gra tak mówi, to ja jej zaufam. Chyba, że czekajcie. Chyba, że tu mogę sobie ustawić. A nie, nie mogę sobie ustawić, bo nie mam tego. Dobra. Ej, no czemu ty mi tak to zrobiłeś? Tu mi pokazywałeś, a teraz mi zmieniłeś GPS-a. Dobra, GPS już się nam zsynchronizował. Tak więc możemy cisnąć. Trochę będziemy musieli jechać jak zwykle, bo to trochę daleko jest z tego, co widziałem. Ale myślę, że spoko, damy radę. Dobra.
Ojejku, ja się zapatrzyłem teraz, już wam powiem na co. Tu ogólnie po lewej stronie jest dużo wolnego placu, więc tak sobie myślę, że moglibyśmy też tutaj coś wybudować. Tylko pytanie, czy to będą jakieś takie zlecenia, czy też nie. Ale ogólnie można by tu było coś, kurde, coś fajnego postawić. Jakiś hipermarket na przykład w mieście, jakąś szkołę. Czemu nie? Dobra, lecimy dalej. Chyba całkiem niedaleko jest, tak mi się coś wydaje. Proszę jechać. Dobra. Czekaj, bo jadę. Muszę jechać po elektrownię. A dokładnie po jakiś generator. Sorry. Z tego by wynikało, że to gdzieś tutaj powinno być. Ale dokładnie gdzie, to nie wiem. Myślę, że zaraz się przekonam. Czekajcie. O, to tutaj mam wjechać, tak? Okej, tylko... Nie, poczekajcie, to jest trochę... To jest trochę za bardzo skomplikowane. Znaczy się, ja tu nie mogę wjechać, bo jak tutaj wjadę... Ja już później stąd nie wyjadę, więc muszę niestety, ale zatrzymać tutaj trochę ruch, znaczy trochę na dość trochę. To ogólnie powinno się robić w dwie osoby tą misję, ale dobra, zrobimy w jedną osobę, bo nie mamy tutaj nikogo akurat teraz do pomocy. Przejedziesz czy nie przejedziesz? Nie przejedziesz jeszcze, czekaj. Oj, dobra, teraz powinieneś już przejechać. Dobra, tak to na razie zostawimy. Teraz tak, musimy się tepnąć do tego... tego właśnie naszego tutaj dużego żurawia. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Duży żuraw samobieżny, to chyba jest ten. Taki ten jebitny, to chyba jest ten, nie? Chyba ten. Dobra, czy ja się mogę przenieść do elektrowni? Niestety nie mogę, kurde, szkoda. No to nic, muszę tam jechać znowu. Także... mapka by się przydała, no nie? Przydałaby się mapka, czekajcie. Ale czemu tu nie widać mojego tego drugiego? O, właśnie, tu bym sobie tak chciał GPS-a zrobić, w to miejsce. Dlaczego nie mogę tutaj? Oż ty kurde. Nie chcę tak. Ja bym chciał tutaj od razu. Nie da się jakoś tak zrobić tego po ludzku. Czekajcie, dobra, musimy jakoś tak na czuja chyba jechać. O Jezus, ale on jest duży, no. Oczywiście ten żuraw mam na myśli. Nie żeby tam coś innego. Cię, panie. Dobra, sorry. Samochody w tej grze są chyba jakieś takie gumowe, ale okej. Jedziemy. Jedziemy tym dużym kolosem, no. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ja w ogóle jadę w dobrym kierunku na tej mapie. bo tutaj mam mały problem z GPS-em. Czekajcie, jedziemy prosto do końca tej. W lewo. Aha. Czyli do końca, w lewo i pierwsza w prawo, dobra. No to ja już wszystko wiem. Mam nadzieję, że wy również. A hasło, które wpiszecie na Facebooku do otrzymania smyczy, jest żuraw. 10 pierwszych osób, które napiszą pod tym filmem w komentarzu, ale na Facebooku żuraw, otrzymają smycz. Tak więc do dzieła, piszcie.
Ogólnie więcej będzie takich właśnie, takich dla was takich nagród do rozdania. Niekoniecznie tylko smycze, ale na razie głównie smycze będą, bo mam ich trochę dużo, więc muszę się ich pozbyć, tak powiem. Tak więc porozdzielam wam je na odcinku. Ej, idziemy to jedziemy, panie kolego, gdzie my to jedziemy? Kurde, czemu on taki duży? Strasznie źle się nim skręca. Ja cię kręcę. Nie mogę tym w ogóle jechać, no. Niby ciężki, duży sprzęt jest fajny, ale... Powiem wam, no... Do sterowania jest trochę gorszy. Czekajcie, może jak wezmę taki, teraz taki duży łuk. No, powiedzmy, że się wyrobiłem. Dobra. Nie ma nikogo, dzisiaj nikt ze mną nie jedzie. Tak więc sam się będę bawił w tej elektrowni. Co zrobić? No nic nie zrobię. Kurde, zlagowało mnie coś tutaj, no. Patrz jak on dymi ten żuraw. O. Strasznie dymi. Chyba to, znaczy chyba, na pewno to jest diesel. Bo jakby inaczej. Z reguły taki ciężki sprzęt budowlany. Typu, nie wiem, na przykład żuraw, betoniarka, jakieś ciężarówki, dźwigi. To wszystko jest właśnie na ropę, czyli to diesel jest. Ojeju, jeju. No co za pajac, no. Już nie widzi, że jadę ciężkim, kurde, sprzętem budowlanym. To nie, musi wyjechać prawie, no. Ja się obawiam, że tam może być teraz duży korek, my tam po prostu nie przejedziemy w tym miejscu. Ale mam taką cichą nadzieję, że tak nie będzie. Czekajcie, my chyba raz jedziemy w lewo, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w lewo i cały czas prosto, okej, dobra. Dobra, nie ma czasu, jadę tutaj, bo się śpieszę. Bo tam jest ruch wstrzymany. Aha, znowu. Aj, fucking Indian, no. On jest taki duży, że on się po prostu nie mieści na jednym pasie, no. A czy zmieści się, ale z biedą, o, tak powiem. Dobra, jakoś się udało przemknąć. Także lecimy dalej. Już całkiem niedaleko jest. Za tym mostem parę metrów i będziemy na miejscu, tak mi się wydaje. Nie, już widać tą tamę tam, więc elektrownia jest przed tą tamą. Ale jak się rozpędzi, to nawet powiem wam, śmiga ten żuraw. O, cie panie, dobra, ale tu mamy trochę wolnego, więc powinniśmy dać radę. Czekajcie, muszę rozeznać teren, jak to teraz wygląda wszystko, bo tutaj tak niedobrze jest trochę. Powiedzmy, że tu bym się rozłożył, tak? No dobra, rozłożymy się tutaj. Ten samochód mi tutaj trochę przeszkadza, ale mam nadzieję, że go przesunę lekko. Nie da się go przesunąć! Oż ty kurde skubany, no. Czekajcie, to lekko do przodu pocisnę. Dobra, teraz powinny się wysunąć te podporki. O, elegancko. Wszystko na milimetry, no. Dobra. To nic, spróbujemy, zobaczymy jak to w ogóle nam się uda. Czemu nie mogę go do góry podnieść, no? Teraz dopiero. A, bo tu latarnia stała, to dlatego, no właśnie, widzicie. Ale dobra, jest ok. Małe straty zawsze muszą być, jakby nie było. Dobra, opuszczamy.
Mam nadzieję, że dam go radę zapiąć. Czemu się nie daje? Aha, o, ta kropka tu u góry jest, dobra, sorry. A dalej nie mogę. O, jednak mogę. Muszę dobrze wymierzyć. Dobra, mamy to. Syk. Dobra, czekajcie, nie w tą stronę, w tą. Kurde, bym tu nic nie uszkodził, bym czasem tego nie położył, kurde, na te przewody z tej elektrowni, bo chyba bym mnie raz zabili. A dwa, żebym takie zwarcie, no właśnie, takie zwarcie teraz bym, żebym zrobił, że kurde. Pół miasta bez prądu, no ale dobra. A czemu taką dużą? Myślę, że można to było na coś mniejszego chyba też założyć. No ale dobra. Elegancko, nie? Tak, cyk. Co tutaj położę? O! Świetnie, mamy to. Dobra. Żuraw poskładany. No tu na razie będzie stał przez jakiś czas jeszcze. Z przodu chyba mogę jechać nawet do przodu. Zabezpiecz ładunek. Dobra, ale ja muszę jechać, panowie i panie, w drugą stronę. Ha! Ja tu się to chyba nie wyrobię teraz tak łatwo. Kurde. Czekajcie, zobaczymy, jakby to dobrze zrobić. Ale nie, bo jak... Nie mogę tak zrobić. Dobra. Myślałem, że tym żurawiem się sobie wycofię. Wjadę nim tam i tutaj cofnę tą naczepą, ale nie zrobię tego tak, bo później tutaj za dużo aut stoi i nie będę mógł. O, widzicie, patrzcie, już jadą z Kubani, no. Nawet mi, kurde, wyjechać nie dają. Co za łosie. Jakby się normalnie poodsuwali, to by to tak nie wyglądało. No a tak, co zrobicie? Nic nie zrobicie. Niestety inteligencja tych kierowców w tej grze jest masakryczna, to muszę przyznać. Dobra, chyba dorabiamy tu już. Ale czekajcie, czekajcie, moi kochani. Coś zauważyłem. Poczekajcie. Tepniemy się tym na firmę najwyżej, do miasta. Albo nie, czekajcie, może nie. Bo ja nie wiem, jak daleko trzeba z tym jechać, a to ogólnie będzie nam jeszcze potrzebne z tego, co widzę. Dobra, zrobimy to trochę inaczej, patrzcie. To się tu podobno dało objechać tą elektrownię całą, z tego, co teraz zauważyłem. Jednak z góry to wszystko lepiej zawsze widać, no. Nie ma to tam to. Dobra, zrobimy sobie taką rundkę teraz. Mam nadzieję, że tutaj się wyrobię, chociaż ciężko to widzę, ale... Ale postaram się. O, właśnie, w ten sposób. Cyk. Dobra, tu sobie to objedziemy naokoło. Patrzcie, ci zamiast sobie pojechać, to oni dalej nie wiem, po co tutaj stoją z Kubani, no. Dobra, tak go tu postawimy. Ej, halo, czy wy nie możecie jechać sobie na normalnym świecie? Nie możesz pan jechać? Gdzie masz pan awaryjne? Patrzcie. Czysty Deutsch. Volk Deutsch tu stoi. O, nawet widać, że to jest Deutsch. A tutaj też Deutsch? Aha. Same Volk Deutsche tu stoją. Dobra.
Mniejsza o to. Nie wiem, czemu oni nie chcą jechać. To mi tutaj trochę skomplikowało znowu sprawę. No ale nic. Musimy jakoś się tam wyrobić. Spróbuję maksymalnie po dużym to wziąć. Chociaż przydałyby mi się te dwa pasy, jak nic. No bo na jeden, no kurde, nie ma szans się tu wyrobić. No choćbym się zesrał, no. Nawet już tutaj zahaczyłem lekko. No co za pajace, no. Co za pajace głupie. Specjalnie to robią mi. Ale dobra, czekajcie, chyba damy radę. Jesteśmy najlepszymi kierowcami. Co wy tu robicie? Co, pogięło cię panie, czy co? Weź się stleń mi stąd. No jedź, jedź, jedź do przodu. Gdzie tu mi jedziesz? No ziomek. No. Nie dość, że i tak mam ciężko w cholerę, to jeszcze mi będzie blokował, no. Jeden z drugim. Co za debile, dobra. Jedziemy. Jedziemy do elektrowni. Znaczy nie, dojedziemy gdzieś, żeby to zawieźć do tej naprawy chyba, ale gdzie to jest ogólnie, to nie wiem. O Jezu, w mieście do portu trzeba jechać, dobra. No to nic. Musimy to tam zawieźć. Plusem jest takim, że nie będziemy tam musieli transportować tego żurawia, bo możemy się tam nim tepnąć, więc to ogólnie jest trochę plus. Ale póki co musimy tam dojechać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych korków, ani nikt mi znowu nie wyjedzie tak chamsko jak ostatnio. W sumie dzisiaj też. Oj, nie przemknę, nie przemknę, bo mi coś tam jedzie. Dobra, skręcajcie, no. No czemu ty, łosiu, nie jedziesz znowu? No czemu ta gra jest taka dziwna? No patrzcie, no zamiast jechać, to nie, to on stoi, stoi, nie jedzie. Nie wiem dlaczego tak. Ten tu zaś wyjechał do pół drogi, zderzył się z tym. Boże, no co za kaleki tutaj jeżdżą. Po prostu nie wierzę w tych ludzi. Dobra, jesteśmy w mieście, więc do portu zostało nam chyba już trochę, a czy całkiem niedaleko. Bo port jest kawałek za miastem. Chyba nawet widać ten port tam na samym końcu. Widzicie takie niebieskie elementy? Tam właśnie jest port, o ile dobrze pamiętam. Jak się tutaj wjeżdżało? Tutaj chyba jest wjazd na prawo. O właśnie. Coś mi się tak kojarzy, że tu się wjeżdża do portu. Oki, tylko teraz tak, gdzie ja to mam rozładować, co? Ten generator. Chyba tutaj. Chociaż nie wiem, bo tutaj nic nie pisze, ale tak mi się wydaje. No w porcie to raczej tutaj bym go musiał rozładować. Czekajcie, tu jest jakiś Marian. Marian! Ty, gdzie to mam rozładować? Powiedz ty mnie, co? Nie wiesz? O ludzie, dobra, albo tu chyba. Zawsze się tutaj to rozładowało, takie rzeczy różne w porcie. Mam nadzieję, że nic tutaj nie zmienili.
Okej, okay, także jeszcze raz musimy się tepnąć do naszego tego dźwigu. Znaczy dźwigu do żurawia, to jest ten? Nie, to nie jest ten, to jest ten mały. A gdzie on stoi? Też w porcie? Nie, on w hucie chyba stoi, czy gdzieś. Dobra, ale czekajcie, bo to nie do tego chciałem, to jest taki duży musi być. Żuraw wieżowy, nie? Gdzie ja go mam, kurde? To jest to duży żuraw samobieżny, okej. Ty patrzcie, korek się rozładował, wszystko elegancko, Łukasz pojechał i od razu... O, można, można. Dobra, port miasto, tepnijmy się, o jest 1000 to aż kosztuje. No ale dobra, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czekajcie, my musimy jechać. Gdzie to my musimy jechać? Tutaj, dobra, czyli muszę zawrócić znowu. A, tutaj po dużym to wezmę. Ale to się ma taki mały skręcior, że ja cię kręcę. Dobra. Mam tylko nadzieję, że to trzeba w tym miejscu rozładować, a nie w innym, bo jak w innym to się wkurzę. A tutaj niestety nie ma prostej instrukcji. Dobra, podpory są w pełni opuszczone, weźmy to, odblokujmy. Wsiadamy. No i co? Próbujemy, tak? Próbujemy. Cyk. Mam nadzieję, że tutaj to trzeba położyć. No to się zaraz przekonamy, czekajcie. O, zaliczyło. Elegancko. Dobra, mamy zaliczone. Dostaliśmy kolejny poziom. Dobry przedsiębiorca. Odtąd dostępne będzie jedno dodatkowe zlecenie. O, jak fajnie, proszę. Dobra, czekajcie. Aha, muszę to przecież puścić. Złożymy sobie żurawia. Cyk. Sprawdzimy sobie, co to jest za nowe dostępne zlecenie tutaj. Ze zleceń specjalnych bodajże to było. Ciężki transport, wieża transmisyjna, inwestycja w przyszłość. O co tu chodzi? Nie wiem. Duży generator, toaleta przenośna. Tego chyba żeśmy jeszcze nie robili. Ale co tu się pojawiło nowego? Tego właśnie nie wiem. Ciężki transport, no był. To łodzie już były, to było. Silosy były. Wieża transmisyjna, tego chyba nie mieliśmy. Ogólnie tutaj nic ze zleceń specjalnych nie widzę nowego. Tak więc nie wiem, co tam było. Czekajcie, ale, co tu możemy zrobić jeszcze? Aha, zobaczyć normalne zlecenia. Współczesne domki, apartamenty. Duży budynek mieszkalny, dobudówka, dom szeregowy. No w sumie tutaj nie ma nic takiego nowego. Myślałem, że coś tu będzie ciekawszego, ale niestety nic tutaj nie widzę. Czekajcie, muszę to jeszcze złożyć, bo już tak strasznie sapie mi to. A, muszę jeszcze z kimś pogadać, tak? Niby. Czekajcie. A chyba jeszcze jednak nie koniec odcinka. Jeszcze chyba coś musimy zrobić. A najprawdopodobniej tylko musimy porozmawiać z brygadzistą. Dokładnie tak. Dobra, to możemy już zawieźć nawet w sumie na firmę, bo to nam jest niepotrzebne tutaj. Firma, miasto. Okej. Dobra. I lecimy do brygadzisty. Ding, 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 ding. Dokładnie tak. Ui, jupi, ui, ui.
Ale fajnie, patrzcie, ale fajnie, ale fajnie. Ej, czemu nie mogę z tobą pogadać, stary? Co? No tak, rozmowy zrobić to jest ok. Etap. No chcę z nim pogadać, dlaczego nie mogę? What the fuck? Może mi to ktoś powiedzieć? Ty patrzcie, kupił sobie nowego Opla, skubany, no. Ale dobra, mniejsza, większa o to. Czemu ja nie mogę z nim pogadać? Czekajcie, może wezmę sobie do... Może w porcie trzeba z tym ziołkiem pogadać, ale to bez sensu jest trochę. Taki ziomek stał, nie? Może z nim trzeba pogadać po prostu. A, tutaj trzeba, dobra, widzę już tutaj znaczek. Musimy z nim pogadać. To też jest brygadista, tak? Ileż tych brygadistów? Cześć ty, musisz być Łukasz, chłopaki z elektrowni wspomnieli mi o tobie, mam odebrać ładunek. No okej, okay. Ustawiłem to, co się dzieje z nim teraz stanie. Teraz trafi on prosto do producenta, tam gdzie została, będę próbował, czekaj, panie Lubka, nie wiem, tam. Jesteś z filmu, no tak, jestem z filmu budowlany, tak, to prawda, film już. No właśnie, czy my... Zobaczmy. Nasz szef planuje budowę nowych magazynów w porcie i okolicach. Lokalna firma byłaby tego idealna, przekażę gotowy. Jasne, super, bardzo się cieszę. Co tu mamy jeszcze? Dzięki, do zobaczenia. No okej, okay, patrzcie, dostaliśmy panowe zlecenie z tego co widzę. I tu będzie budowa jakichś magazynów w porcie. To może być całkiem ciekawe. Zobaczymy, czy już to nam się tutaj odblokowało. Czy to się nam też odblokowało, czekajcie. Ale chyba tak. No pewnie, magazyn za biurem. Patrzcie, jak fajnie. Kurde, emulsja, worki. Dużo uszczelniaczy. No proszę, jak fajnie. Dobra, ale ten odcinek sobie zrobimy na pewno ze chłopakami, bo tutaj jest dosyć dużo roboty. Więc samemu będzie mi na pewno trochę ciężko to wybudować. Tak więc w kolejnym odcinku z chłopakami będziemy właśnie budować tutaj jakiś sobie magazyn w porcie. Dobra, moi kani, pamiętajcie o tym, co wam powiedziałem na początku filmu. Pamiętajcie także o łapkowaniu tego filmu, o subskrybowaniu mojego kanału. Także subskrybujcie Facebooka, Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii. Słyszeliście? Coś tu jedzie. Construction Simulator 2015. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!